Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na wybory w toku. A w studiu Michał Kamiński, senator Unii Europejskiej Demokratów, Trzecia Droga, dzień dobry. Dzień dobry. Paulina Matysiak, Partia Razem, dzień dobry. Dzień dobry. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska, witam. Dzień dobry. Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I Michał Wawer, Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam Państwu przypomnieć, że transmisja naszego programu ma miejsce na profilu Radia Tok FM na Facebooku. Mogą Państwo tam oglądać naszą dyskusję i także komentować, do czego zachęcamy. I także nasza dyskusja może być oglądana na YouTubie. Też Państwa serdecznie zapraszam. I przypominam, że do godziny 10, właściwie kilka minut przed 10 zakończymy nasz program, ale jest dogrywka w internecie, właśnie na Facebooku i na YouTubie, bo tematów do omówienia jest bardzo dużo. A ja chciałam podzielić naszą dyskusję na kilka części i pierwszy temat to jest kwestia desygnowania premiera przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wciąż nie wiemy, kogo prezydent desygnuje. Tu doniesienia portali są ze sobą sprzeczne. W jednych można przeczytać, że prezydent ogłosi, kogo desygnuje przed 11 listopada. Inne z kolei zakładają, że ogłosi to dopiero w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu, 13 listopada. Wtedy Rada Ministrów dotychczasowa poda się do dymisji. Moje pytanie do pana posła Porzucka z Prawa i Sprawiedliwości. Jak idą rozmowy koalicyjne Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział, że może stworzyć rząd? Rozmowy mają to do siebie, że nie ujawniamy szczegółów, natomiast myślę, że jest szansa na to, aby jedyny de facto rząd i stabilna większość powstała z udziałem Prawa i Sprawiedliwości, bo nie ma większości bez Prawa i Sprawiedliwości. Większości, która jest w stanie realizować konkretny program. Myślę, że każde środowisko, które razem z nami by współpracowało, ma tę gwarancję, że te kluczowe dla nich zagadnienia byłyby realizowane. Przyznam się szczerze, że ja trochę żartowałam, panie pośle, ale widzę, że pan się Wyjaśnię może dlaczego. Otóż, drodzy Państwo, no mamy kilka ugrupowań, trzy bloki, ale tak naprawdę 11 partii, a licząc różne takie towarzystwa wzajemnej adoracji, to jeszcze więcej. I można zwrócić uwagę na to, że one mają konkretny problem. Jeżeli faktycznie nie zależy im na stanowisku, na stanowiskach, chociaż no pewnie też by się to wiązało z koalicją z nami, żeby je otrzymali, ale jeżeli chodzi im przede wszystkim o program, to z nami mogą ten program realizować w tych kluczowych sprawach, które są dla nich ważne, bo kompromis z nami będzie znaczy... Co więcej, proszę pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. To jest prawo ambaras, aby dwoje chciało naraz, bo jakoś nie widać, żeby PSL był gotowy na ten A proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie popierać niezależnie od rozwoju sytuacji wszystkie prospołeczne rozwiązania, które będą proponowane. Natomiast proszę sobie wyobrazić sytuację, że są rozwiązania, które nie są do zaakceptowania przez nas. Być może nie będą do zaakceptowania przez pana prezydenta i ta większość, która tak mówi, że ma tych 240 paru posłów, nie jest w stanie odrzucić weta pana prezydenta. Podsumowując, uważa pan, że Andrzej Duda desygnuje Mateusza Morawieckiego? Uważam, na premiera, że Andrzej tak? Duda podejmie najlepszą możliwą decyzję. To jest jego suwerenne prawo wynikające z konstytucji. I to nie szkodzi, że liderzy PSL nie deklarują współpracy z... Liderzy to nie wszystko, proszę o tym pamiętać. Rozumiem. Każdy ma swoje ambicje i niekoniecznie chce być w koalicji z tym czy innym politykiem, który uważa, że jest liderem opozycji. To pytanie do pana senatora Michała Kamińskiego. Usłyszałam taką koncepcję, że prezydent Duda rozważa jeszcze ciekawą wersję. Nie będzie wybierać pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Donaldem Tuskiem, tylko wskaże Władysława Kosiniaka-Kamysza, lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale pan prezydent usłyszał od Władysława Kosiniaka-Kamysza, kto jest kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na premiera. Tak więc no, bardzo trudno jest w sytuacji, w której Władysław Kosiniak-Kamysz udał się do prezydenta Rzeczpospolitej, by mu powiedzieć o tym w przyjaznej rozmowie, że kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050, bo towarzyszył panu prezesowi Kosiniakowi pan przewodniczący Szymon Hołownia i obaj powiedzieli mu, że kandydatem tego bloku politycznego, który odniósł sukces w tych wyborach jako Trzecia Droga i będzie trwał jako Trzecia Droga, jest pan Donald Tusk. Kropka. No więc bardzo trudno w sytuacji, w której i pan prezydent, bo nic o tym nie wiadomo, nie powiedział wtedy panu Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, nie drogi Władku, to fatalny pomysł. Ja uważam, że ty powinieneś... Pani redaktor, ale zostawmy żarty na boku, bo pani zadała żartobliwe pytanie panu przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości. Pani zadaje w sumie żartobliwe pytanie mi, więc ja
A ja nieżartobliwie odpowiadam. Nie będzie innego kandydata. Relacjonuję, jakie rozmaite prognozy pojawiają się w mediach. Ale moje pytanie jest takie, jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny, pana zdaniem? To jest już pytanie, które nie jest żartobliwym. Ja uważam, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest taki scenariusz, w którym pan prezydent dostanie to, o czym publicznie mówił, że oczekuje. To jest pewne niestandardowe zachowanie, ale moim zdaniem opozycja, nic na to nie wskazuje, nie zachowa się w tym względzie inaczej niż w dniu czy bezpośrednio przed pierwszym posiedzeniem Sejmu przedstawi prezydentowi Rzeczpospolitej umowę koalicyjną i skład rządu, który zamierza powołać pan premier Donald Tusk. I jeżeli pani mnie pyta, jaki będzie scenariusz, otóż ja dlatego tak mówię. Najpierw opozycja przedstawi panu prezydentowi coś, co można uznać za spełnienie jego oczekiwań, kandydata na premiera, konkretną większość, kandydata na marszałka Sejmu i tak dalej. I uważa i tak pan, dalej, że wtedy prezydent Duda desygnuje Donalda Tuska? Wtedy dokładnie na premiera. Tak uważam. Mhm. Po prostu wtedy pan prezydent nie będzie miał żadnego innego argumentu, bo pani redaktor, jedyne rozmowy, jakie w tej sprawie, jakie w sprawie przyszłości wprowadzi w tej sprawie opozycja z kimkolwiek po drugiej stronie, to są rozmowy dotyczące tego, żebyśmy mieli większość na odrzucanie prezydenckiego weta, no, a nie do czegokolwiek innego te rozmowy nie służą. Ale politycy PiS powtarzają, że liczą się, że prezydent desygnuje Mateusza Morawieckiego i może być tak, że zdają sobie sprawę z tego, że koalicji nie ma, ale chcą przedłużać ten proces tak długo, oczywiste, jak jest to możliwe. Pani i dopiero redaktor, w drugim kroku będzie powołany rząd opozycji. Pozwolę sobie powtórzyć to, co mówię, kilkakrotnie już mówiłem. Pan prezydent w tej sprawie niestety nie ma trzeciej drogi. Nie ma trzeciej drogi. Albo posłucha narodu, który w tej sprawie się wypowiedział dość jednoznacznie, że nie chce dalszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, i to jest pierwsza droga pana prezydenta, posłuchać suwerena, który najpierw jego między innymi wybrał, co każdy z nas szanuje, na prezydenta Rzeczpospolitej, ale teraz dokonał zmiany ewidentnie i nikt tego nie może kwestionować. I albo drugą drogą jest posłuchanie się tych polityków PiS-u, którzy dokładnie chcą grać na czas. Trzeciej drogi pan prezydent nie ma. Michał Wawer, Federacja, jak pan sądzi, co zrobi prezydent Duda? Co powinien zrobić pana zdaniem? Nie mam pojęcia, co zrobi prezydent Duda. A co ma powinien pana zdaniem? Ma prawo zrobić to, na co mu pozwala konstytucja. Mamy bardzo dobre akurat w tym aspekcie przepisy konstytucyjne, które dają najpierw takie prawo prezydentowi, potem Sejmowi. To, co mnie najbardziej chyba zaskakuje, to jest właśnie ta presja, ta nerwowość ze strony Platformy Obywatelskiej, żeby tutaj przymusić prezydenta jakąś taką presją medialną do powołania Donalda Tuska na premiera. Wygląda to, jakby po prostu obawiali się, że jak to się nie wydarzy, to w ciągu tych kilku tygodni jakaś konstrukcja, którą oni w tej chwili tworzą, się posypie. No, ostatnie tygodnie to mamy tak naprawdę obraz chaosu w tej spodziewanej centrolewicowej koalicji. Ja zaraz dopuszczę pana do głosu, ale chcę zwrócić uwagę, że są pewne powody, gdzie że pośpiech jest skazany. Jednym z nich jest ustawa budżetowa, którą trzeba uchwalić w ciągu 4 miesięcy od chwili pojawienia się tego projektu w Sejmie, bo jeśli ta ustawa nie będzie uchwalona, to wówczas prezydent ma prawo rozwiązać Sejm, więc czas tu jest istotny. Nie, ale pani redaktor, my nie potrzebujemy premiera do uchwalenia ustawy budżetowej. To jest prerogatywa Sejmu tak, w tym momencie ale i Sejm będzie działał. Rząd musi pracować na tym projekcie budżetu, który otrzymał od swoich poprzedników, natomiast ma swoje obietnice wyborcze, które chciałby zgłosić w formie autopoprawki. Dlatego myślę, że to jest dosyć praktyczny powód, już nie wspomnę o pieniądzach z KPO. Nie. Proszę. Pani redaktor, ustawa budżetowa jest w Sejmie i jeżeli będzie faktycznie ta domniemana koalicja Platformy Trzeciej Drogi i Lewicy, to ta koalicja, niezależnie od tego, kogo powoła prezydent, może sobie na tej ustawie budżetowej pracować i przegłosowywać wszystko, na co się dogadają. Po prostu sądząc po tym, co teraz widzimy, co oglądamy od dnia wyborów, to oni się wcale nie dogadają i tak naprawdę będzie takie zrzucanie winy na prezydenta za to, że nie ma umowy koalicyjnej, nie ma podziału stanowisk i nawet nie wiadomo, kto do końca będzie w tej koalicji, bo przecież co chwilę słyszymy, że partia Razem może z tej koalicji wypaść i do końca nie wiemy, jaki w ogóle będzie skład tej większości. Chcę tylko zauważyć, że lepiej zgłaszać autopoprawki do budżetu, jak się ma Ministerstwo Finansów i sprawdza się, jak stan finansów wygląda, zagląda się do papierów. Katarzyna Piekarska. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, aby pan prezydent
powołał kogo innego do sformowania nowego gabinetu niż Donalda Tuska. Bo gdyby tak się stało, to oznaczałoby, że pan prezydent popiera korupcję polityczną. Bo co zapowiedział pan premier Mateusz Morawiecki? Że będzie rozmawiał z posłami trzeciej drogi, z lewicy, z koalicji i zobaczymy, jaka będzie większość. To oznacza, że chce po prostu wyłuskać tych parlamentarzystów, czyli to jest wprost, można powiedzieć, korupcja polityczna. No to ja wyżej oceniam pana prezydenta i myślę, że Polska nie ma czasu i rzeczywiście, bo chodzi, tak jak pani wspomniała, pani redaktor, o pieniądze z KPO i naprawdę one są bardzo potrzebne i im szybciej ten rząd zacznie po prostu pracę, tym lepiej. A do pana posła z Konfederacji, nie wiem, dlaczego pan mówi, że to jest jakaś domniemana koalicja, czy że się nie dogadujemy. Ja mam zupełnie inne wrażenie. Nie wiem, jakie programy pan ogląda, albo czy ogląda pan je uważnie, dlatego że jest zapowiedziane, że będzie umowa koalicyjna i też będzie sytuacja absolutnie bez precedensu, że będzie to umowa koalicyjna, która będzie jawna, że to nie będzie tak, że dziennikarze, tak jak w przypadku umowy koalicyjnej, która była zawarta pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i tymi mniejszymi podmiotami, że nie wiadomo, co w niej było i trzeba było się zastanawiać, albo były jakieś przecieki. Tutaj wszystko będzie położone na stole i będzie to bardzo dokładna, bardzo szczegółowa umowa koalicyjna. Znaczy powiem tak, wszystko jest jasne, wiadomo jaka jest większość, co wybrali Polacy 15 października i po prostu inna sytuacja jest takim grą, nie wiem, na czas, która nie przystoi panu prezydentowi. Paulina Matysiak, Partia Razem. Co powinien zrobić prezydent Duda? Co powinien zrobić? Ja myślę, że powinien, znaczy już się rozeznał, myślę, że w tej sytuacji tutaj senator Kamiński słusznie zapowiedział, że ta umowa będzie przedstawiona, pracujemy nad tą umową do tej to części programowej. Do tej umowy wrócimy. Przecież zostali oddelegowani politycy poszczególnych ugrupowań i pracują wspólnie nad tym dokumentem, który też będzie przedstawiony nie tylko prezydentowi. Ale kogo powinien desygnować na premiera? No ja myślę, że tę osobę, która jest w stanie faktycznie stworzyć rząd, a teraz rząd jest w stanie stworzyć Donald Tusk i mimo tych zapowiedzi, które słyszymy z ust parlamentarzystów, polityków Prawa i Sprawiedliwości, no Mateusz Morawiecki takiej możliwości nie ma. Znaczy my tylko słyszymy w mediach, że tak, Morawiecki stworzy rząd, że jest w stanie to zrobić, że trwają jakieś rozmowy. Natomiast, no do licha, z kim niby mają trwać te rozmowy? Bo my to tylko słyszymy, nikt z nikim nie rozmawia i to jest tak naprawdę, ja mam poczucie, że taka gra na czas ze strony PiS-u po to, żeby jeszcze wyszarpać tych kilka tygodni dla siebie napełnionych stanowiska. Ale chciałam zadać także pytanie o pani wypowiedź sprzed wielu miesięcy, kiedy mówiła pani, że Partia Razem nie chce poprzeć Donalda Tuska jako kandydata na premiera. Dokładnie mówiłam o tym, że jest prawdopodobne, że postawimy weto. Tej decyzji konkretnej nie ma, natomiast przyznam szczerze, że nie sądzę, żeby w ogóle taka decyzja na weto przeciwko Donaldowi Tuskowi czyli zmieniła u nas się pani pojawiła. Zdanie? Nie, ja nie zmieniłam zdania. Znaczy, ja wtedy mówiłam, że jest takie prawdopodobieństwo. Teraz w tym ja momencie to... Ja zrozumiałam, że to jest pani przekonanie, że Donald Tusk nie powinien zostać Tak, ale mamy tak sytuację, mamy sytuację po październikowych pani wyborach, gdzie jasno Polacy wybrali tę opozycję dziewiątej kadencji, żeby to właśnie ta opozycja rządziła. Głosowali na Platformę, głosowali na Lewicę, głosowali na trzecią drogę. I jest jasne, że to my mamy większość. Ja wiem, jak wyglądały rozmowy w moim okręgu wyborczym, czego chcieli ludzie. Naprawdę ta emocja, ale nie tylko ta emocja o tym, żeby odsunąć PiS od władzy, była bardzo mocna. I rozumiem, dla nas to czyli jest zakłada oczywiste. Pani, że Partia Razem zagłosuje za rządem Donalda Tuska. Tak, ja nie widzę tutaj problemów, żebyśmy stawali okoniem przeciwko temu, czego chcą Polacy. Chciałam państwa zapytać też i prosić o komentarz do tych informacji, które pojawiają się w mediach. Na stronie wyborcza.pl można przeczytać, że znane są propozycje podziału ministerstw.
Koalicji Obywatelskiej zależy na MSWiA, na resortach sprawiedliwości, aktywów państwowych, finansów, zdrowia i kultury. Ministerstwo Edukacji i Nauki może być rozdzielone. Jeśli będzie to podział, to oświatą zajmie się Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga. O resort mocno zabiega też Lewica. Ludowcom poza MON ma przypaść infrastruktura, rolnictwo, zaś partii Hołowni, Klimat i MSZ. Lewica poza cyfryzacją dostanie sprawy społeczne. Czy taki podział jest prawdopodobny? Katarzyna Piekarska. Wydaje mi się, że ten podział może być prawdopodobny, ale najważniejsze jest to, że powiedziałabym, u nas ta ławka naprawdę jest szeroka i osoby, które przejmą poszczególne resorty, naprawdę będą do tego przygotowane. I to jest chyba najważniejsza wiadomość dla Polek i Polaków, że w przeciwieństwie do przypadkowego często obsadzania stanowisk przez Prawo i Sprawiedliwość, przez ludzi absolutnie niekompetentnych i nieprzygotowanych, to tutaj taka sytuacja po prostu nie będzie miała miejsca. I to jest najważniejsza informacja. Czy taki podział jest możliwy, senator Kamiński? Pani redaktor, znaczy pewnie tak, pewnie jest możliwy. Natomiast ja nic nie wiem i powiem tak, dzisiaj mamy ten bardzo dużo przestrzeni medialnej informacji i warto o tym głośno powiedzieć, dlatego że politycy po naszej stronie boją się przyznać do tego, do czego ja się za chwilę przyznam państwu publicznie, mianowicie, że nie mają na ten temat wiedzy, bo na ten temat wiedzę mają tylko liderzy. I otóż proszę państwa, tak, ja was informuję, jakby mi się bardzo nie chciało teraz udawać ważniaka i faceta, który się zna na wszystkim i wszystko tu komentuje, być takim mądralu. Wcale tym mądralu nie jestem. To zadam pytanie inaczej. Więc nie wiem, pani redaktor, jak to wygląda. Natomiast co mogę pani powiedzieć? Co wiem? Co wiem? To wiem, że jest bardzo poważnie rozpatrywany ta koncepcja, byśmy na tym pierwszym etapie nie zmieniali za bardzo struktury rządu, żeby nie ułatwiać prezydentowi jakiejś gry do tych zmian, które byłyby potrzebne ustawowe. Mhm. Tak, to mogę powiedzieć, bo to wiem po prostu, że to jest poważnie rozpatrywane. Natomiast żadne personalia, pani redaktor, ja o tym nic nie wiem i dlatego nic nie będę opowiadał. No tak, ale liderzy Trzeciej Drogi mówili o tym, że rzeczywiście jest taka propozycja, żeby Ministerstwo Obrony Narodowej... Tak, są różne propozycje, tylko że ja na ten temat przejął, nie będę tu nic dorzucał. Ale chcę panu zacytować, co powiedział Ryszard Terlecki. Czy można poważnie traktować pomysł, aby PSL obsadził Ministerstwo Obrony Narodowej? Jakie ma do tego kompetencje? To partia, która może potrafi obsadzać swoimi familiantami wójtów i sołtysów. Jak ma zarządzać armią w czasach, gdy naprawdę jest niebezpiecznie? Pani redaktor, wie pani, to znaczy komentowanie wypowiedzi tego pana jest czymś, co jest, myślę, poniżej godności polskiego parlamentarzysty. Naprawdę, my za chwilę poznamy taką prawdę o przywódcach Prawa i Sprawiedliwości. Jaką prawdę? Niech pan prawdę, no, między innymi taką prawdę, którą będzie się, mam nadzieję, zajmował pan poseł Roman Giertych, który, mam nadzieję, stanie na czele komisji. Wy podobno macie świetne służby, to na pewno doskonale wiecie. Czy wasze służby się tym może dalej na rakiety ruskiej szukają? Roman Giertych stanie na czele jakiej komisji? Mam nadzieję, pani redaktor, i to są personalia, na które chętnie mogę rozmawiać. Mam nadzieję, że Roman Giertych stanie na czele takiej komisji, która będzie w następnym Sejmie wyjaśniała prawdę na temat także do poszczególnych przywódców Prawa i Sprawiedliwości. Nie chodzi tylko o to, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie zajmował się obronnością do tej pory, natomiast ja podejrzewam, pan Błastak, że się może... zajmował obronnością do tej pory, zanim ale został wcześniej ministrem był obrony, na przykład ministrem a pan Antoni Macierewicz się zajmował Ministerstwem Obrony Narodowej, zanim zdążył zniszczyć przez parę miesięcy polską armię, polski resort obrony, a pan, przepraszam, Misiewicz, co miał wspólnego z obroną narodową pan Misiewicz, który panu Terleckiemu nie przeszkadzało, jak pana Misiewicza, później aresztanta, polscy żołnierze byli zmuszeni do hańbienia munduru i salutowania jakiemuś po prostu chłopaczkowi po prostu. Zaraz będzie miał pan szansę faworyt pana ministra, jakiś chłopaczek pana ministra, bo tam bardzo, bardzo dużo chłopaczków takich właśnie. Panie senatorze,
Wstyd jest panu za Wawrzyka, może pan... Sobota, no nie wiem. No a pan, lubi pan to samo, co pan Wawrzyk poseł robić? Pan poseł Pożucek nie proszę? Odpowiada pan to na samo, pytanie. Co robić? Ja myślę, że pan... Mam na myśli politykę wizową. Ja myślę, że pan ma na myśli jednak rzeczy, które nie powinny być przedmiotem panie senatorze, dyskusji. Bardzo pana proszę. Panie senatorze... Pański poziom kultury i intelektu jest panie pośle, zaraz będzie miał pan głos. Obraża innych ludzi. Bardzo proszę, żeby panowie przestali i zakończyli tę wymianę zdań. Moje pytanie jest i bardzo proszę o krótką odpowiedź. Czy to jest tak, że pomysł, by lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz został ministrem obrony narodowej, jest oparty na konkluzji, że prezydent Duda chce żyć dobrze z PSL-em. Marcin Mastalerek mówi o budowaniu koalicji polskich spraw. No i można się spodziewać, że relacje szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza ze zwierzchnikiem sił zbrojnych po prostu będą w miarę poprawne. Panie rektor, pamiętamy sytuację, w której ten prezydent mówił o ubeckich metodach ministra obrony narodowej i miał na myśli nie ministra obrony narodowej z opozycji, tylko wtedy z Prawa i Sprawiedliwości. I więc mieliśmy standard bardzo złych relacji między ministrem obrony narodowej a prezydentem Rzeczpospolitej. To był standard złych relacji pomiędzy panem ministrem Macierewiczem i panem prezydentem Andrzejem Dudą. No to nie jest żadna tajemnica. Mamy dzisiaj standard bardzo złych relacji między generałami a kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest bardzo zły standard, w którym generałowie, co więcej, generałowie nie powoływani przez jakiegoś innego prezydenta, tylko przez obecnego prezydenta, ci generałowie podają się do dymisji w obliczu wyborów, które są w Polsce i w obliczu tego, co im się jak najwyraźniej nie podoba w polskiej armii. Tak więc dzisiaj polska armia potrzebuje takiego przywództwa politycznego, które w oczywisty sposób i panie redaktor, to niezależnie od tego, czy ministrem obrony narodowej będzie polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy jakiejś innej formacji opozycyjnej, ale ja oczywiście, jeżeli jest kandydatura Władysława Kosiniaka-Kamysza, przecież ja wiem o tym, że ona istnieje, ja uważam, że on będzie z dziesiątka powodów bardzo dobrym ministrem obrony narodowej, ale mogę pani ją zapewnić, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o PSL, ale my wszyscy, cała koalicja w dziedzinie obrony narodowej będzie chciała z panem prezydentem współpracować tak bardzo, jak bardzo będzie chciał tego pan prezydent. Co do tego, to nikt nie powinien mieć, pani redaktor, wątpliwości. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, ja pamiętam ostatnie zdanie. Tak, ale to jest bardzo ważne, pani redaktor, w kontekście polityki obronnej. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz na tym takim pierwszym spotkaniu liderów opozycji parę miesięcy temu, w towarzystwie zresztą ambasadora Stanów Zjednoczonych, kiedy myśmy świętowali 25-lecie wejścia do NATO. Władysław Kosiniak-Kamysz wtedy wyraźnie powiedział, my nie powtórzymy, jeżeli wrócimy do władzy, polityki naszych poprzedników, zrywania bezsensownego wszystkich kontraktów zbrojeniowych. Nie będziemy ich wyrzucać do kosza, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, okay. Już wtedy mówiąc wyraźnie, że jest całe pole do współpracy oddaję między nowym rządem a prezydentem w dziedzinie obrony. Zakłada pan dobrą współpracę. Oddaję głos panu ale posłowi Marcinowi Porzuckowi z Prawa i Sprawiedliwości, tylko bardzo proszę bez personalnych wycieczek i proszę o ocenę 20 lat temu dzięki prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu pan Kamiński miał szansę zostać europosłem, potem odszedł z naszej formacji. O nie, błagam, nie zajmujmy się teraz biografią polityczną senatora Kamińskiego. Ja wiem, ale chciałabym z neoficką panie senatorze, bardzo proszę, apeluję do pana. Panie senatorze, apeluję. Przejdźmy, panie pośle, ja bardzo pana proszę, przejdźmy do oceny propozycji tych personalnych. Ja rozumiem, że panu... Panie senatorze, naprawdę, ja muszę tutaj zaingerować. Proszę przestać. Nie, panie senatorze, bardzo proszę, żeby pan przestał. Panie pośle, a pana proszę o odpowiedź na pytanie, jak pan ocenia kandydaturę Władysława Kosiniaka-Kamysza na szefa MON, bo wnioskuję z tego, że skoro Mateusz Morawiecki tak bardzo chce współpracować z PSL-em, to panu ta propozycja się podoba, bo pan ceni PSL jako przyszłego koalicjanta wedle tego, co pan mówił. Prawo i Sprawiedliwość jest otwarte na koalicję z różnymi ugrupowaniami. Czy stanie się to za kilka tygodni, czy za kilka miesięcy, czy w drugiej części tej kadencji, to zobaczymy. No z całą pewnością ta
ewentualna koalicja, o której państwo mówią, nie przetrwa tak długiego czasu, bo mamy chociażby doświadczenia ostatnich 30 lat i tam, gdzie tych formacji było... Tak, po herbacie, czy gdyby kawę? Pani raczyła nie przeszkadzać, tak jak ja z pokorą słuchałem pani wypowiedzi. Udało nam się wczoraj w telewizji, być może uda nam się i dzisiaj w TOK FM. Więc drodzy państwo, będziemy to obserwować. Oczywiście, tak jak powiedziałem, uważam, że warto podjąć bój o to, aby Polska nadal się rozwijała i stąd też nasze propozycje dla niektórych formacji opozycyjnych. Natomiast jeżeli stanie się tak, jak państwo mówicie, to będziecie mieli prawo pokazać, wykazać się. Rozumiem, że wszystko będzie zgodnie z prawem, chociaż już słyszymy zapowiedzi jakichś nadzwyczajnych komisji, którymi mają kierować osoby z poważnymi problemami prawnymi. Ja jednak jestem przekonany, że uda się wypracować taki model, który pozwoli nadal rozwijać Polskę. Pani pośle, chciałam zapytać... Pani poseł, bardzo proszę. Chciałam przy tej okazji zapytać, bo Rafał Bochenek przekazał, że w poniedziałek odbędzie się spotkanie wszystkich parlamentarzystów wybranych z listy PiS. To spotkanie ma mieć charakter nieformalny. To czemu ono ma służyć, pana zdaniem? To jest standardowe spotkanie klubu przed rozpoczęciem nowej kadencji. Spotykamy się i rozmawiamy o tym, co będzie czekać. Tak było 4 lata temu, tak było 8 lat temu. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego w tym, że się spotykamy. Zakładam, prezes PiS będzie dawał wskazówki, co należy robić w Sejmie i tak dalej? Mniej więcej tak te spotkania wyglądają. My zresztą spotykaliśmy się na takich posiedzeniach wyjazdowych co kilka miesięcy i temu to miało służyć, aby podsumować to co pytanie... się udało zrobić i to, co jest wyzwaniem na przyszłość, a wyzwania na przyszłość to chociażby są wybory samorządowe czy wybory do Parlamentu Europejskiego. Pan poseł Michał Wawer, Konfederacja. Czy Prawo i Sprawiedliwość prowadzi z Konfederacją rozmowy o stworzeniu koalicji? Nie, nie ma takich rozmów i Konfederacja się nie wybiera do żadnej koalicji. Natomiast chciałbym wrócić do tej kwestii pana Kosiniaka jako ministra obrony. No myślę, że tutaj to, co powiedział senator Kamiński, to daje naprawdę duże pole do oceny, jaki to jest pomysł, bo usłyszeliśmy bardzo niewiele konkretów na temat tego, jaki miałby być program dla armii, a za to bardzo konkretne informacje na temat tropienia domniemanych homoseksualistów we władzach Prawa i Sprawiedliwości. Także ja bym proponował, żeby... Ale o czym pan mówi, panie pośle? Nie, o czym pan mówi? O tutaj tych insynuacjach pod adresem pana Masierewicza, Misiewicza. Przepraszam bardzo, ja mówię wyłącznie o aferze wizowej. Propozycja by była taka... Panie pośle. Ale przepraszam bardzo, czy my słyszeliśmy tej samej wypowiedzi? Jeśli pan porzucek reagował, że to jest obrzydliwe, Bardzo proszę pana senatora. Ej, panie senatorze, bardzo proszę na chwilę, niech pan zamilczy, pan poseł Porzucek także. Panie pośle, no naprawdę jestem zdumiona, że pan to wyczytał. No oczywiste jest, że minister Wawrzyk jest odpowiedzialny za aferę wizową. No i oczywiste jest, że Bartłomiej Misiewicz pełnił dziwną funkcję wokół Antoniego Macierewicza, w tym sensie, że przypisywał sobie kompetencje, czy też tytuły, których nie miał, więc to był sens tej wypowiedzi. Jestem pewny, że właśnie o to chodziło. Dobrze, ale to tak czy inaczej. Tak czy inaczej, moja propozycja by była taka, żeby może jednak Ministerstwo Obrony w Polsce, która w tej chwili jest przecież krajem graniczącym ze strefą działań wojennych, zostawić w rękach jakichś fachowców, zostawić w rękach wojskowych, a żeby pan Kosiniak-Kamysz czy pan senator Kamiński zajęli się właśnie tropieniem w takim razie, jakie tutaj były relacje i kompetencje we władzach PiS. Ale to jest przede wszystkim... Słuchaliśmy tej samej wypowiedzi. Proszę państwa. Przepraszam bardzo. Pomysł, żeby zostawić w rękach wojskowych kierownictwo resortu obrony narodowej jest pomysłem do powrotu do roku 89, kiedy Florian Siwicki był wojskowym ministrem obrony narodowej. Ale tu pierwsze słyszę, że Konfederacja pragnie akurat w tej dziedzinie powrotu do PRL. Pytanie do pani Pauliny Matysiak z partii Razem. Czy ten układ odpowiedzialności za poszczególne ministerstwa, który przed chwilą cytowałam, jest możliwy? Czy Lewica ma jakieś szczególne życzenia w tej sprawie, które nie są uwzględniane w czasie tych negocjacji? Jak pani to widzi? Jest możliwe, ale tak samo jak jest możliwa zmiana tego układu. Ja myślę, że jesteśmy na razie w takim momencie, w którym faktycznie media roztrząsają, kto jakie stanowisko obejmie, kto komu jaki resort przypadnie. To jest najbardziej interesujące, zwłaszcza te nazwiska. A my skupiamy się w tym momencie na tych rozmowach programowych, które w zasadzie już chyba, jeżeli mam dobrą wiedzę, dobiegły końca. Być może jeszcze jakieś jedno spotkanie się pojawi, czyli tych rozmowach programowych,
kluczowych, których celem jest wypracowanie umowy koalicyjnej i zawarcie w tej umowie tych wszystkich spraw, które przyszły rząd będzie chciał zrealizować, zapisanie pewnych rozbieżności, które też się pojawiają. I na tym się skupiamy. Z ramienia Lewicy w tych rozmowach brali udział i poseł Dariusz Wieczorek i posłanka Marcelina Zawisza, pierwsza wiceprzewodnicząca naszego klubu. Wiem, że te rozmowy były dosyć długie. To było kilka spotkań, były dyskusje. One dotyczyły poszczególnych obszarów programowych, tematycznych. Na tym się skupiamy. Dla nas w partii Razem to jest kluczowe. Nie to, i kto jaki resort obejmie, no, ale to jest dosyć ważne, bo resort była tam różnica zdań co do tego, kto ma objąć resort edukacji. Czytaliśmy, że Trzecia Droga ma w tej sprawie wątpliwości, czy oddawać ten resort Lewicy, więc to oczywiście jest ważne, no bo ważne, jak ten nowy minister, czy nowa ministra będzie kształtować politykę. No tak, ale resortu. Żeby w ogóle komukolwiek przydzielić resort, jakikolwiek resort, nie tylko edukacji, to przyszła koalicja musi wiedzieć, jakie są kluczowe sprawy, które ten resort ma wykonywać, czy ma poprawić, jak w przypadku na przykład resortu edukacji. Ja przyznam szczerze, że absolutnie nie rozumiem tych obiekcji ze strony Trzeciej Drogi czy PSL-u, jeżeli chodzi o to, że tym resortem miałby kierować boją ktokolwiek się zbyt z Lewicy. Dużego przechyłu lewicowego, można przeczytać. Nie, no błagam. Znaczy w sensie, jeżeli będziemy mieć jakiś przechył, to raczej przechył z tej prawej strony w stronę po prostu centrum i w stronę normalności. I o to tak naprawdę toczy się w tym momencie gra, bo kim nie będzie minister czy ministra kierująca tym resortem, to po prostu my musimy wrócić do szkoły, która jest bezpieczna i przyjazna każdemu uczniowi i każdej uczennicy. Bo chciałam jeszcze właśnie chwilę porozmawiać o umowie koalicyjnej, bo przeczytałam w Rzeczpospolitej, że ta umowa w zasadzie została już przygotowana przez zespół programowy, o którym pani przed chwilą wspominała. Natomiast teraz mają się tymi rozwiązaniami zająć liderzy ugrupowań opozycji demokratycznej. Nie rozstrzygnięto zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i nauki. Do kodeksu karnego ma trafić paragraf penalizujący mowę nienawiści wobec osób LGBTQ+. Nie będzie jednak zapowiedzi legalizacji związków partnerskich. Wiadomo, że będą podwyżki dla sfery budżetowej, dla nauczycieli. Natomiast dużo tam jest sformułowań typu będziemy dążyć do. No pod znakiem zapytania, jak rozumiem, stoi kwestia 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku i kredytu 0%. No i właśnie, to może oznaczać, że jednak umowa koalicyjna będzie dosyć wąska, jeśli chodzi o cele rządu. Katarzyna Piekarska. Pani, ja myślę, że związki partnerskie staną się faktem w tej kadencji, ponieważ do zalegalizowania związków partnerskich, za tym opowiadają się wszystkie podmioty, które będą tworzyły przyszłą już za chwilę koalicję rządzącą. Oczywiście jest pytanie o jak szeroko one zostaną przedstawione, natomiast wydaje mi się, że tutaj nie ma dzisiaj już problemu, żeby związki partnerskie przyjąć. Co więcej, nawet już Konfederacja. Byłam z panem Wiplerem w jednej z gazet na takiej debacie i on powiedział, że w zasadzie związki partnerskie, jeżeli będą to również dla osób tak homo, jak i heteroseksualnych i pewne umowy, żeby zabezpieczyć wzajemnie strony, nie widzi nic przeciwko, żeby takiego projektu nie poprzeć. Także naprawdę tutaj coś się zmieniło. I sądzę, że w tej kadencji te związki przyjmiemy. Czy wszystko się uda zrobić od razu w 2024 roku? Na pewno nie. No ale ta kadencja liczy 4 lata. I uważam, że wiele rzeczy zrobimy. Tak samo problematyczna jest aborcja na żądanie kobiety czy na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Pewnie też byłoby to trudno w tej chwili, nawet gdybyśmy to uchwalili, bo pan prezydent prawdopodobnie zawetowałby taką ustawę. Ale to, co można zrobić już,
To jest likwidacja, znaczy w sensie po przejęciu władzy. To jest likwidacja recepty, jeżeli chodzi o tabletki tak zwane dzień po. To jest także kwestia klauzuli sumienia, żeby nie było tak, że cały szpital, że nie ma żadnego lekarza, który może przeprowadzić zabieg przerwania ciąży, czy dekryminalizację związaną z aborcją. I pewne rzeczy można zrobić od razu. Z innymi pewnie trzeba będzie poczekać do te 2,5 roku, bo chyba tyle zostało jeszcze kadencji pana prezydenta. I poczekać do, czy nawet niecałe. A jeszcze, no więc to jeszcze lepiej. I z pewnymi rzeczami po prostu poczekać. Jeżeli pewnych rzeczy nawet nie wpisze się do tej umowy, to uważam, że to też nie jest tak, że musi coś być na stronie 12 i tu musi być coś. Najważniejsze jest to, że my jesteśmy co do ogólnego kierunku, także tych trudnych spraw, dogadani. Ja jestem przekonana, że my to przez te 4 lata po prostu zrobimy. A ja mam pytanie do pana senatora, bo tutaj jakby ten spór dotyczy między innymi ustawy i liberalizacji ustawy antyaborcyjnej i rozumiem, że tego w umowie nie będzie. Natomiast czy w umowie koalicyjnej może się znaleźć zapis, że marszałek Sejmu jednak taki projekt, jeżeli zostanie zgłoszony, prowadzi do porządku obrad, bo jest taka obawa. Słuchałam Krzysztofa Gawkowskiego, TVN24 i on powiedział, że z punktu widzenia lewicy ważne jest, nawet jeżeli czegoś nie ma w umowie koalicyjnej, że wspólnie koalicjanci coś przeprowadzą, to jednak ważne jest, by mieć taką gwarancję, że marszałek Sejmu pewnych projektów, a kandydatem ma być Szymon Hołownia, nie będzie blokował także tych dotyczących związków partnerskich, aborcji i innych. Myślę, że pani redaktor nie ma takiego bezpieczeństwa, blokowania w ogóle w następnym Sejmie jakichkolwiek ustaw i to niezależnie od tego, kto ale będzie. Ale zgadza się pan, że to marszałek Sejmu będzie decydował o wprowadzeniu tego do porządku. No tak wynika z regulaminu, pani redaktor, więc się nie może, jakie gwarancje lewica ma, że marszałek pani redaktor, nie będzie tego blokował? Że wszystkie gwarancje, które trzeba będzie zawrzeć w umowie, czy w tym będą zawarte. Ja chcę może zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dzisiaj stosunek do związków partnerskich i stosunek do aborcji nie jest czymś, co w cywilizowanych krajach Zachodu rozdziela lewicę od prawicy. Ja jeszcze w czasach, w których byłem w Prawie i Sprawiedliwości, 15 lat temu, uczestniczyłem w całym zjeździe gejów konserwatystów, Brytyjskiej Partii Konserwatywnej, w sojusznika Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy był cały kongres w ramach kongresu Partii Konserwatywnej. To konserwatyści uchwalili prawo o małżeństwach. Uchwalili sojusznik PiS-u wtedy i dzisiaj, jak rozumiem, uchwalili prawo. Więc to są rzeczy, stosunek do małżeństw homoseksualnych, do związków partnerskich, a także stosunek do aborcji w cywilizowanych krajach dzisiaj nie odróżnia zasadniczo lewicy od prawicy. Jak pani wie, ja osobiście mam w tej sprawie poglądy bardzo liberalne. A jak pan szacuje, ilu posłów może poprzeć, jeśli chodzi o trzecią drogę? Bo tam są także konserwatyści. Czy macie takie szacunki? Ja wiem, ale w samym PSL-u pani znajduje posłów takich jak ja, znaczy ja jestem senatorem, ale takich posłów jak choćby Ula Pasławska, która ma bardzo liberalne w tym względzie poglądy. No tak, ale zastanawiam się, jakie są proporcje. I podobnie u Szymona Hołowni jest na pewno bardzo wielu ludzi o bardzo liberalnych poglądach w tej dziedzinie. No i pani, ja się nie znajduję, nie robię sobie teczek, nie należy do polityka, że robi teczki na kolegów i sprawdza, jakie mają poglądy. No to jest trochę poza moją jakby mentalnością. Ludzie powinni deklarować, jakie mają poglądy w danych sprawach. Ja kogoś znam, ale ja bardzo wielu posłów dzisiaj, nowych posłów Szymona Hołowni, po prostu nie znam, więc nie wiem, jakie mają poglądy. No tych, których znam, to wiem, jakie mają poglądy i mogę się spodziewać, jak będą głosować. Przecież ja Asię Muchę znam od bardzo wielu lat i nie wyobrażam sobie, żeby zawsze deklarowała inaczej tak, niż ja w tej sprawie. Za liberalnym prawem. Więc jak pani widzi, ta kwestia nie sądzę, żeby bardzo podzieliła koalicję, nową koalicję rządową. Ale pani redaktor, ja bym chciał wrzucić 3 bardzo ważne argumenty. Praktyczne. Ta koalicja w dużym stopniu, ta sama koalicja przetrwała w Senacie, wisząc na jednym głosie. 4 lata, kiedy PiS miał wszystko do dyspozycji, dziś nie będzie miał za chwilę, będzie miał dużo mniej. I myśmy przetrwali, nie podzieliliśmy się, nikt nie odpadł, wygraliśmy wszystkie głosowania i ta większość na koniec była jeszcze większa. We wszystkich województwach, w których pani redaktor od roku 18 rządzi koalicja, bardzo często także z lewicą, ale przede wszystkim to jest koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i
Koalicji Obywatelskiej, te koalicje przetrwały. Myśmy odbili jeszcze jedno województwo. Myśmy jeszcze śląskie województwo odbili. Ta koalicja wszędzie przetrwała. Nigdzie się nie pokłóciła o program, nigdzie się nie pokłóciła o stołki. Wszędzie, w każdym województwie, w warunkach trudnych, bo rządów centralnych Prawa i Sprawiedliwości, koalicja PO PiS, PO-PSL przetrwała. Podobnie w Senacie, razem z Lewicą. I ja mam wrażenie, że dzisiaj nie ma nic, co by mogło wskazywać, no tak, ale Szymon Hołownia nie jest zachwycony pomysłem rotacyjnego marszałka Sejmu. Pani redaktor, nie jest entuzjastą. Ja też nie jestem entuzjastą tego pomysłu, natomiast ja jestem człowiekiem, który poważnie traktuje swoje zobowiązania. Ja się zobowiązałem wobec moich kolegów, że nie będę żadnych szczegółowych ustaleń komentował, bo jak ja zacznę coś komentować, koleżanka jeszcze coś dorzuci, inny kolega coś dorzuci i się nam zrobi coś, czego nie chciałbym tutaj nazywać burzą. Dobrze, to, w szklance wody, tylko do wracam, po prostu... Wracam do umowy koalicyjnej, do uzgodnień programowych. Co dla Lewicy jest nie do zaakceptowania w tych propozycjach koalicjantów? Znaczy, te sprawy, które dla nas były kluczowe i jeżeli nie było na nie zgody, są wpisane po prostu do protokołu rozbieżności. Mam też wiedzę, że inne ugrupowania postępowały podobnie, bo tak jak mówię, no mamy rozbieżności programowe. Czyli zapisywały sprawy dla nich ważne, które nie znajdą się tak, w umowie koalicyjnej. Dokładnie tak. Mhm. Zobaczymy, jak z czym ta umowa wyjdzie po tym spotkaniu liderów, czy będzie rozszerzona, czy będzie skrócona, no bo tutaj są różne jeszcze możliwości. Natomiast to, co jest kluczowe, to my oczywiście w tych rozmowach staraliśmy się przekonywać do tych naszych rozwiązań. Już był chyba przywoływany dzisiaj w rozmowie przykład mieszkań i rozwiązania problemu mieszkaniowego. My cały czas tłumaczymy, nie tylko na tych rozmowach, ale także w mediach, że ten problem trzeba rozwiązać od strony podaży. Za kredytem 0% nie będziecie. Tak, nie będziemy i w ogóle widać, że to rozwiązanie na pewno się nie sprawdzi, bo już teraz się nie sprawdziło rozwiązanie, z którym przyszedł PiS, kredytu 2%. Ceny mieszkań poszły w górę, więc podobna sytuacja będzie, jeżeli zostanie wprowadzony kredyt 0%. To jest dosypywanie pieniędzy bankom, dosypywanie pieniędzy deweloperom. My chcemy zacząć faktyczny program budowy mieszkań na tani wynajem, żeby Polacy po prostu mieli wybór. Nie żeby ich wypychać do mieszkań wynajmowanych, tylko po to, żeby każdy miał możliwość podjęcia takiej świadomej decyzji. Czy wynajmę mieszkanie w takim najmie długoterminowym, rozumiem, czy zdecyduję się na kredyt. Teraz bardzo dużo ale osób... Ale 60 tysięcy kwoty takiego, wolnej od podatku też za tym nie podniesiecie wyboru. Ręki. Dyskutujemy o tym. Przede wszystkim tutaj kluczowa sprawa jest, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, jak zrekompensować te straty samorządom. Znaczy samorządy mocno dostały w kość po wprowadzonych rozwiązaniach w Polskim Ładzie i moim zdaniem to jest kluczowe, bo oczywiście to jest rozwiązanie, które pomaga osobom, które mają niższe dochody czy średnie, no to jest rozwiązanie dla osób, które zarabiają mniej niż średnia, tak? Krajowa. Natomiast to, co jest kluczowe, jak zrekompensujemy te straty samorządom, no bo jeżeli one przyjdzie do nich po prostu ten uszczerbek z tytułu tej straty i zaczną oszczędzać na usługach publicznych, to wszyscy dostaniemy w kość. Ale jedno zdanie. Zdanie. Znaczy to, że między nami są różnice, to jest normalne, bo gdyby nie było tych różnic, to bylibyśmy pewnie w jednym ugrupowaniu. Nie, ja rozumiem, tylko chodzi mi o to, żeby ustalić pewne minimum, no bo po prostu wyborcy są ciekawi, co będzie realizowane. Ja może jeszcze dodam jedną kwestię do tego, o czym mówiła też posłanka Piekarska we wcześniejszej wypowiedzi. No w kontekście chociażby szeroko rozumianych praw kobiet. My oczywiście jako Lewica, jako Partia Razem zdania nie zmieniamy. Znaczy nasz program jest jasny, jest czytelny. To jest legalna, bezpieczna aborcja do 12 tygodnia. Natomiast to, co może zrobić już teraz za chwilę ta rządząca koalicja, nawet przy sprzeciwie tych konserwatystów z PSL-u i Trzeciej Drogi, bo to oni się sprzeciwiają tym rozwiązaniom, to oczywiście dekryminalizacja aborcji. Mamy ustawę ratunkową, na to jest zgoda. Posłowie PSL-u głosowali za tym, żeby nad tą ustawą dyskutować w poprzedniej kadencji Sejmu. Więc liczy ona, na to, pani na to, że głosami PiSu. Co jeszcze można zrobić? To jest na przykład ta antykoncepcja awaryjna, która przecież została skasowana rozporządzeniem ministra Radziwiłła. To jest w ogóle poziom nawet nieustawowy. Myślę, że dekryminalizacja aborcji to jest coś, co do czego chyba wszyscy jesteśmy zgodni. Więc raczej będzie przegłosowana. Ja mam nadzieję, jeszcze jedna rzecz, że mam nadzieję, że właśnie to rozwiązanie też zostanie wpisane do tej umowy, skoro jest pełna zgoda wszystkich ugrupowań, żeby to było jasne i czytelne dla naszych wyborczyń,
i co jeszcze można zrobić i na co też czekamy i co można zrobić bez rozwiązań ustawowych. To jest na przykład rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące tych wytycznych opieki okołoporodowej, bo wiemy, jak wygląda... Do której rząd się zobowiązał i której nie ma. Więc te rozwiązania też są jakby gotowe, wiemy, co trzeba zrobić i to można zrobić naprawdę w miarę szybko. I jeszcze jedno zdanie. Jestem przekonana, że pan prezydent Duda i na pewno też koalicja będzie do tego prezydenta przekonywać, żeby przychylił się do tych rozwiązań związanych z dekryminalizacją aborcji, bo widać, jakie zamieszanie Prawo i Sprawiedliwość, no razem z Konfederacją, w 2020 roku wprowadziło. No właśnie, to chciałam właśnie zapytać przedstawiciela Konfederacji, Michał Wawel, Konfederacja, jakby pan zagłosował za ustawą, za projektem ustawy depenalizującym aborcję? To znaczy, to jest tylko zmiana w kodeksie karnym. Znaczy, to nie jest tylko zmiana w kodeksie karnym, oczywiście, że byłby przeciwko. Bo osobną ustawą jest, osobna ustawa zakładałaby liberalizację prawa. Mówię o tym, że to są po prostu dwa osobne projekty. Oczywiście, że byłbym przeciwko temu, dlatego że dekryminalizacja, depenalizacja aborcji to jest de facto zalegalizowanie aborcji bez żadnych ograniczeń. I sądzi pan, że cała Konfederacja będzie przeciw? Myślę, że tak. To jest niewiarygodna hipokryzja. Ja rozumiem, że Lewica coś takiego postuluje, ale ze strony PSL-u to jest niewiarygodna hipokryzja, żeby formalnie sprzeciwiać się legalizacji aborcji, a opowiadać się za rozwiązaniem, gdzie te przepisy partnerskie o zakazie aborcji stają się po prostu zupełnie nieegzekwowalne. A związki partnerskie to pokazują, jak właśnie wygląda ta umowa koalicyjna. To znaczy, mamy tam tematy zastępcze, mamy tematy, które tak naprawdę nie dotyczą ważnych spraw życiowych dla znaczącej większości Polaków. Tematy ważne, takie jak podniesienie kwoty wolnej w podatku dochodowym, którą szumnie obiecywał Donald Tusk przez całą kampanię, jak dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, który pewnie nawet nie stanął w tych negocjacjach, bo już PSL się z tego rakiem wycofywał. Tych tematów nie mamy w umowie koalicyjnej, a mamy jakieś kilka punkcików, typu właśnie związki partnerskie czy mowa nienawiści, którymi... wie, co jest w tej umowie koalicyjnej, bo pan opowiada o tym, jakby pan znał część tej umowy. Pani redaktor przeczytała doniesienia na ten temat. Odnoszę się do tego, co wiemy z media. Na temat tej tak umowy, jest kilka punkcików, ale proszę mi pozwolić, dokończyć. Mamy te kilka punkcików. Ale jedno zastrzeżenie. Naprawdę, jeśli chodzi o składki ZUS-owskie, ja przeczytałam też kilka artykułów, jakie są plany nowego rządu w tej sprawie i zmiany w składkach ZUS-owskich oraz składce zdrowotnej są zapowiadane. Oczywiście zobaczymy, co zostanie przegłosowane, ale nie można mówić, że opozycja się tym nie zajmuje. Bardzo proszę. Czy Lewica się na to zgadza, żeby przywrócić odliczenie składek zdrowotnych od podatku dochodowego? Jest po prostu skrajna rozbieżność w całej koalicji pomiędzy tym, jaką politykę gospodarczą i podatkową chce prowadzić Lewica, a jaką deklaratywnie przynajmniej chce prowadzić PSL i efektem tego, że ten rząd nie będzie miał w ogóle żadnej polityki gospodarczej, żadnej polityki podatkowej. Jedyne, czym się będą zajmować, to właśnie są takie igrzyska, tak, że tutaj się pokłócimy o związki partnerskie, a sytuacja gospodarcza się pogarsza. Za ustawami, które... Zaraz oddam głos. Pan będzie głosował za tymi wszystkimi sprawami dotyczącymi pewnych ulg dla przedsiębiorców. Oczywiście, sami złożymy takie projekty ustaw i będziemy rozliczać innych z głosowania. Za kwotą 60 tysięcy wolną od podatku też by pan zagłosował, czy zagłosowałby pan za podwyżkami dla sfery budżetowej? To chyba nie jest materia ustawowa, pani redaktor. Tak, bo to po prostu rząd decyduje o tym, jakie są zarobki w sferze budżetowej. Raczej musi to być autoprawka do budżetu, tak mi się wydaje. Więc pytanie, jak pan zagłosuje? Jeżeli staknie taki temat, to będziemy na klubie Konfederacji się zastanawiać, dlatego że to też wymaga oceny po prostu, jak to się wpisuje, takie wydatki w całą ustawę budżetową. No my nie możemy wydawać pieniędzy, których nie ma. To pytanie do pana posła Porzucka. Czy zagłosuje pan za podwyżkami dla sfery budżetowej? Bo rozumiem, że to ma być ten punkt, który znajdzie się w umowie koalicyjnej. No, jeżeli to będzie element ustawy budżetowej, to będziemy oczywiście nad tym rozmawiać. Zresztą jak ja ogólnie autopoprawka i te zmiany, które zapewne by były, jeżeli no, zakładamy, że państwo się porozumiecie, to wtedy będziemy się nad tym zastanawiać. Spodziewam się, że tam będą takie zapisy, które raczej nie pozwolą poprzeć nam ustawy budżetowej po zmianach. Ale co do zasady, podwyżki. Ja zresztą myślę, że Donald Tusk powtórzy manewr z 2007 roku, czyli te szumne zapowiedzi społeczno-gospodarcze skończą się na obiecanych podwyżkach dla nauczycieli. Wtedy je dał w 2007-2008 roku, potem przez kolejne lata nic już sfera budżetowa, w tym nauczyciele, nie dostali. Ale ja oczywiście oczekuję na tą kwotę wolną od podatku 60 tysięcy. Ja przypomnę państwu, że Platforma przez 8 lat z PSL-em nie podniosła nawet do 30 zł kwoty wolnej od podatku. My podnieśliśmy o 30 tysięcy złote, wtedy zarzucano nam, że osłabiamy samorządy, mimo że samorządy w porównaniu do roku 15 nominalnie mają większe wpływy
z PIT-u czy z CIT-u. I jestem ciekawy, no przecież państwo doskonale wiecie... Państwo, bym polemizowała, ale... jeśli chodzi o dochody samorządu, nominalnie, proszę poczytać wypowiedzi. Nie, pani redaktor, ja mówię precyzyjnie. Nominalnie to członek Komisji Finansów Publicznych może zapewnić, że samorządy mają większe środki. Natomiast państwo przecież obiecywaliście konkretnie 60 tysięcy złotych, czyli mamy tutaj kilkadziesiąt miliardów mniej w budżecie i jednocześnie trzeba jeszcze dać pieniądze samorządom, no bo państwo mieliście dopieszczać samorządy, tymczasem obiecaliście coś obywatelom, że podatki będą niższe. 50% mniej więcej udziałów PIT to są środki, które trafiają do gmin, powiatów, województw. I co, nie wzięliście tego pod uwagę, czy oszukaliście Polaków? A dzisiaj powiecie, no zrobilibyśmy te 60 tysięcy złotych, ale no tutaj Lewica ma pewne uwagi, więc się z tego wycofuję. I tak będzie wyglądać ta koalicja. Że nawet prezydent jeszcze nie desygnował premiera, więc niech pan rozlicza, prosi nas o antycypowanie. Nie, ja chciałam zapytać, jak pan będzie głosował w tej sprawie. Ale... Rozumiem, że za kwotą 60 tysięcy też pan zagłosuje. A czy pan zagłosuje za związkami partnerskimi? Panie, jeszcze tylko jedna rzecz, bo państwo mówiliście o tych dekryminalizacji aborcji. I że to jest takie niby proste. No właśnie nie jest, no bo jeżeli to trafi do pana prezydenta. Pan prezydent z mojego doświadczenia ma raczej w tej kwestii bardziej konserwatywne stanowisko nawet niż ja. Czyli zawetuje. Więc raczej zawetuje. Więc państwo tego nie zrobicie. I wracamy do pierwszego pytania, tego śmiesznego, rzekomo pani redaktor. Co jest w stanie zrobić ta koalicja, jeżeli nie będziecie państwo w stanie obronić swoich propozycji, gdy przyjdzie weto z Pałacu Prezydenckiego. Niewiele będziecie mogli państwo zrobić i dlatego nadal na stole aktualna jest temat tego... Zaraz pan senator, a jeszcze pytanie, a za związkami partnerskimi pan zagłosuje, czy będzie pan głosował przeciw? Pan prezydent kiedyś zgłaszał taką koncepcję regulacji status osoby najbliższej. I uważam, że to jest akurat element, nad którym można dyskutować i to nie musi być, nie muszą być osoby będące w relacjach osobistych, tylko na przykład sąsiadki czy przyjaciele, bo pytanie, co to ma dać? Czy to ma dać wizytę w szpitalu? Proszę bardzo. Dziedziczenie? Okej. Okay. Natomiast no, pytanie i tutaj no, nie zdradzę tajemnicy, ale z panią poseł Pietrzewską rozmawialiśmy, mam nadzieję, że nie będzie miała mi tego sensu. Rozmawialiśmy przed programem, czy na przykład jeżeli jeden z partnerów pracuje, a drugi nie pracuje, to czy ten niepracujący, a nie będący małżonkiem, tylko partnerem ma prawo do ubezpieczenia? No bo to już jest de facto zrównywanie tych kwestii partnerstwa do małżeństwa cywilnego. Nikt nie zmusza niczego do kościelnego małżeństwa, ale no de facto do tego by to się sprowadzało, że mielibyśmy dwie równoległe formy prawne, niewiele się od siebie różniące. Senator Kamiński. To po pierwsze, cieszę się, że akurat pan poseł z PiS-u nie traktuje tego jako tematu, tak jak pan poseł z Konfederacji, tylko że możemy o tym rozmawiać, bo połowa dzieci w Polsce rodzi się dzisiaj w związkach nieformalnych. Więc mówienie o tym, że ta sprawa nie dotyczy ludzi, jest moim zdaniem błędem, bo ona dotyczy ludzi. Dotyczy choćby połowy polskich dzieci, które się rodzą w związkach nieformalnych. Ale dlaczego ktoś, kto jest w heteroseksualnym związku i nie zawiera małżeństwa cywilnego, miałby być zainteresowany związkiem partnerskim? O, zdziwiłby ale się. Ale to jest bardzo dużo, bardzo wiele osób. Zresztą jak ktoś chce mieć związek nieformalny, to jest w związku nieformalnym. Ale przykład krajów zachodnich pokazuje, że z tych przepisów korzystają w większym stopniu. Korzystają osoby heteroseksualne niż homoseksualne. Po prostu. Nam chodzi po prostu o prawa człowieka. Mnie nie chodzi o to, żeby kogoś uprzywilejowywać z powodu tego, że ma taką czy inną orientację seksualną. Związek partnerski to są prawa człowieka? Błagam. No tak, to są prawa człowieka. Związek partnerski do życia w związku partnerskim z osobą, którą kocham, to jest prawo człowieka, tak. Żeby ta osoba mogła, żebym się mógł czuć z osobą, którą kocham, w środowisku akceptowalnym także prawnie w kraju, którym żyje. Katarzyna Pikarska. Nie, pani redaktor. Ale ostatnie zdanie, bo zmierzamy do końca. Pytanie dotyczy tego, czy pan prezydent zawetuje. Jeżeli pan prezydent zawetuje nawet tak delikatną formułę jak depenalizacja aborcji, to uczyni z tematu aborcji zasadniczy temat następnych wyborów prezydenckich. Bo zasadniczym tematem następnych wyborów prezydenckich będzie wtedy pytanie skierowane do prezydenta, jak się w tej sprawie zachowa. I mogę pani sugeruje pan, że to pomoże opozycji wygrać wybory prezydenckie. Ja mogę pani powiedzieć teraz, jako człowiek, który się, mam wrażenie, trochę zna na wyborach, czego mój wynik, choćby osobisty, jest dowodem. Jeżeli temat aborcji będzie głównym tematem
kampanii wyborczej, to nie ma siły, żeby drugiej tury wyborów w Polsce nie wygrał kandydat bądź kandydatka opowiadająca się za liberalizacją, proszę, przeciwko innemu kandydatowi. Państwa, to nie musi być główny temat kampanii jedno wyborczej. Jedno zdanie, ale dosłownie, jeśli będzie, Katarzyna Piekarska. Panie pan przypomnieć, kto był autorem takiej książki Koniec PiSu? Ja byłem autorem tej książki. Tak, się to o tym, to panie pośle, jedno zdanie, pan. Katarzyna Piekarska i część radiowa dobiega końca, ale jeszcze porozmawiamy w naszej dogrywce. Bardzo proszę, jedno bardzo zdanie. Bardzo krótko. Tak, uważam, tutaj odpowiadając na pytanie pana posła Porzucka, że również powinien być ubezpieczony współpartner. Podobnie zresztą, jak powinny być regulacje dotyczące alimentów w sytuacji odejścia jednego z partnerów. Więc uważam, że tutaj nie ma nic dziwnego. Właśnie wzorem chociażby rozwiązań francuskich. Proszę państwa, ale o tym porozmawiamy już tym, w dogrywce. Że nie ma adopcji na przykład dzieci, choć pewnie tutaj też trzeba będzie rozpocząć. Michał Kamiński, senator Unii Europejskich Demokratów, Trzecia Droga, Paulina Matysiak, Partia Razem, Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska, Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, Michał Wawer, Konfederacja. Bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy za część radiową, ale państwa zachęcamy do śledzenia naszej dyskusji na profilu Radia Tok FM na Facebooku i na YouTubie. Wybory w toku wydawał Maciej Jarząb, zrealizował Filip Górski. W Radio Tok FM czas na informacje, a po nich Młoda Polska i Wiktoria Jędroszkowiak. A ja państwa zapraszam na poniedziałek, poranek w toku już od godziny 7. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia. Ale jedną rzecz tylko chciałam powiedzieć, bo często Prawo i Sprawiedliwość mówi, że... Na antenie jesteśmy. Jesteśmy... Na antenie internetowej, tak? Jesteśmy na antenie internetowej. To może powitajmy wszystkich, tych, którzy są z nami znowu. Często mówi, że... Nie, bo to co... że pani poseł tak na połowie mówi. Bardzo proszę, bardzo proszę. Że Prawo i Sprawiedliwość często mówi suweren powiedział, że to jest takie ważne i tak dalej. No to przecież jeżeli chodzi właśnie o związki partnerskie, to zdecydowana większość, to jest ponad 70 parę procent naszego społeczeństwa jest za tym, żeby wprowadzić w Polsce związki partnerskie, więc po prostu zróbmy to. Ktoś powiedział, że najlepsza idea to ta, na którą przyszedł czas. I powiem tak, przyszedł w Polsce czas na zrobienie wreszcie związków partnerskich i jestem przekonana, że w tej kadencji po prostu to zrobimy. To na pewno właśnie to Polaków zachęcało do głosowania na was w tych wyborach, żeby osiągnąć te związki partnerskie, to jest to, co ludzie chcieli w Polsce rzeczywiście zrealizować. Najważniejsza sprawa ze wszystkich. Punkt pierwszy umowy koalicyjnej. Nie, ale to nie jest oczywiście punkt pierwszy umowy koalicyjnej, ale szeroko rozumiane prawa. Ale ja bym powiedział tak, bo pan to sprowadza wyłącznie do związków partnerskich. Tak, ale szeroko rozumiane prawa człowieka, a my te sprawy traktujemy jako element praw człowieka, były z całą pewnością jednym z powodów tak wysokiej frekwencji. To poczucie Polaków, że ktoś im chce zabrać ich wolność i dlatego idą na wybory, żeby sobie tę wolność obronić, było moim zdaniem jednym z bardzo poważnych powodów wzrostu frekwencyjnego. Tak uważam. Szeroko interpretujecie te prawa człowieka, że zaraz dołączycie do lewicy w zaliczaniu budżetowo finansowanych podpasek do praw człowieka. Ale sekundkę. Ja teraz nie mówię, czy ludzie mieli rację, czy nie mieli racji. Ja uważam, że mieli rację. Ja tylko stwierdzam moim zdaniem obiektywny fakt, że do takiej fali frekwencyjnej przyczyniło się również to, że Polacy mieli absolutne poczucie nadmiernej agresji środowisk konserwatywnych w ich życie prywatne. Tak uważam. Myślę, że to była motywacja sporej części młodych ludzi. Chętnie na to odpowiem, bo rzadko się o tym mówi, ale zdziwiłby się pan, jak spory jest procent dziewcząt, kobiet, dla których zakup podpasek jest problemem. Ja może jeszcze jedną rzecz tutaj dodam, bo jakoś posła z Konfederacji nie dziwi to, że z budżetu jest finansowany na przykład papier toaletowy, który znajdujemy w łazience, na przykład w szkole, więc nie rozumiem, skąd takie zdziwienie, że w tych toaletach, w szkołach mogłyby być też podpaski. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu, tylko po prostu nie podnosimy tego do rangi praw człowieka. Tak? Zostawmy. Proszę ale państwa. Ale pan zaczął o tym mówić. Ja powiedziałem o tym, że sprawa praw
dotyczących związków partnerskich jest w moim przekonaniu sprawą, którą ja rozumiem jako sprawę elementarną dotyczącą praw człowieka. Paulina Matysiak chciała jeszcze dokończyć zdanie. Może się pan ze mną nie Panie zgadzać, senatorze. Ale żeby być precyzyjnym, ja tak uważam. Bo chciałabym jeszcze zacząć jeden wątek. Tak, jeszcze jedna rzecz, bo oczywiście tutaj pewnie są różnice i możemy dyskutować o tym, co powinny definiować związki partnerskie, co jest definiowane jako małżeństwo. Dlatego na przykład w poprzedniej kadencji Sejmu Lewica złożyła 2 projekty ustaw dotyczące równości małżeńskiej i dotyczące związków partnerskich. I panie pośle, jedna rzecz. Przecież nikt nikogo nie zmusi do tego, żeby zawierać związek partnerski. Jak ktoś będzie chciał dalej żyć w związku nieformalnym, to po prostu będzie żył. Ale nie będzie przymusu. To jego sprawa. A jeżeli będzie chciał zalegalizować swoją relację, wejść w związek, a nie w małżeństwo, to po prostu dajmy tym osobom po prostu taką możliwość. Proszę i państwa, tylko tyle. Chciałam zapytać jeszcze o inną rzecz, a mianowicie portal Press, a za nim inne portale poinformowały, że pracownicy TVP w tej chwili podpisują aneksy do umów, które mają im zapewnić lepsze warunki wypowiedzenia. To znaczy mają po prostu te osoby dostawać o wiele dłużej pieniądze w momencie, kiedy będą musiały odejść z TVP. Powszechnie mówi się o standardzie. Umowy mają być tak konstruowane, by mogli popierać wynagrodzenia nawet przez rok po zwolnieniu, bez względu na to, czy pojawiają się na wizji i czy będą pracować przy programach. Pracownicy TVP wymieniają nazwiska osób, które miały już mieć zmienione umowy. Najczęściej słychać o Michale Adamczyku, o Magdalenie Ogórek, Jacku Łęskim i Michale Rachoniu, a także na tej liście jest Miłosz Kłeczek. Jak oceniać takie działania w ostatniej chwili w TVP, właśnie poprawiające te umowy tak, żeby były bardziej korzystne finansowo dla tych osób? Ale nie, tutaj bardzo bym prosiła, bo pan poseł Porzucek nie miał okazji przez jakiś czas się wypowiadać. Jak pan to ocenia? Szkoda, by na to... Ale może pan oczywiście dodać 2 zdania, ale wydaje mi się, że wypowiadał się pan na temat związków partnerskich już i w tych innych tematach. Drodzy państwo, no przede wszystkim, jak pani Edarto cytowała, że najczęściej słychać, no to mamy do czynienia z jakąś wielopoziomową plotką. Nie ma żadnych informacji sprawdzonych. Poza tym, no, rozumiem, że używanie słowa pracownicy ma ukazać, że zdaniem jednej słusznej opcji w TVP nie pracują dziennikarze. Ja uważam, że pracują dziennikarze i w TVP, i w radiu publicznym, i to są tacy sami dziennikarze, jak w wielu innych mediach, a gdy obserwuję chociażby, no chcąc nie chcąc, patrzę na ekran telewizji, która uważa siebie za obiektywną, gdy tam słucham wywiadów, gdzie panie sobie z dzióbków spijają dziennikarki, no, to już to nie pracownicy, tylko dziennikarki z posłankami Platformy Obywatelskiej i nie ma żadnych trudnych pytań, to rozumiem, że tam są dziennikarki, a tutaj są pracownicy. Nie mamy żadnych informacji na ten temat, plotki, że jacyś pracownicy powiedzieli i co najczęściej słyszymy o takim czy innym nazwisku. Nie wiem, czy tak będzie, ale rozumiem, że jest czas oczekiwania, aż wróci pan Lis, aż Donaldowi Tuskowi będzie śpiewane 100 lat w programie w ramach wolności mediów, że będą zdjęcia z bardzo uśmiechniętych dziennikarzy z panem premierem Tuskiem. No tak, rozumiem, że jest ta tendencja do tego. Ja patrzę na to z boku, pamiętam w 2015... A pan widział wywiad Choleckiej z panem prezydentem? Pani Choleckiej byłem kilka dni temu w minęła 20 i było ale zupełnie... Pytał o coś innego. Normalnie wywiady widzi pani, no, czyli rozumiem, że jak pan Lis... Co jeszcze można zrobić, żeby pan wygrał? No naprawdę, no nie widział pan tego? No pyta się, co jeszcze pan może zrobić? To ja w tym znaczeniu... Dobrze, panie proszę, Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku wygrała wybory, mając przeciwko sobie 90% mediów. Jestem przekonany, że w kolejnych wyborach, które jak sądzę odbędą się wcześniej niż w roku 2027, Prawo i Sprawiedliwość będzie miał jeszcze lepsze wyniki. Ja mam nadzieję, panie pośle, że się spotkamy, bo może za jakiś czas rzeczywiście dowiemy się, czy te aneksy do umów zostały podpisane i jak wyglądały, i mam nadzieję, że wtedy, jak już będziemy je widzieć, to wypowie się pan na ten temat. Jak były zabezpieczone. Zresztą mnie wzruszyła zapowiedź prezesa Kaczyńskiego, że on dla tych osób z TVP znajdzie posady i dla nich miejsca. No to bardzo wzruszająca troska, przyzna pan. No przyznam, że warto, aby media w Polsce były pluralistyczne, aby wszystkie siły mogły się wypowiadać. Tak, gdy ja byłem gościem mediów publicznych, to zawsze było tak. Ja też się cieszę, że te osoby będą pracować w strukturach PiS, bo wtedy sytuacja będzie przynajmniej klarowna. Zawsze
zawsze byli goście z opozycji, którzy mieli okazję się wypowiadać z Platformy, z PSL-u, no, z Platformy, gdy chciała, bo nie zawsze chciała, z Lewicy i każdy mógł się wypowiadać. Nie przypominam sobie programu, a było ich trochę, czy to w telewizji publicznej, czy w radiu publicznym, aby nie było przedstawiciela opozycji, no chyba, że był program jeden na jeden, ale to tylko w radiu, bo w telewizji zawsze jest ktoś jeszcze. Więc ja tam dostrzegam pluralizm, ubolewam nad tym, że w niektórych stacjach nie ma chociażby takich programów jak Minęła Ósma, gdzie każdego dnia przedstawiciele wszystkich wiodących klubów, no chociażby tak jak dzisiaj jesteśmy u pani redaktor w studiu i możemy się wypowiadać. Ja tylko zaznaczę, że TVP nie transmitowała wystąpień liderów opozycji, natomiast transmitowała bardzo szeroko wszystkie wydarzenia Prawa i Sprawiedliwości i była to żelazna reguła, czasami się zdarzała ograniczona retransmisja, podczas gdy Polsat i TVN24 transmitowały wszystkie najważniejsze wydarzenia, zarówno Prawa i Sprawiedliwości, wystąpienia prezesa Kaczyńskiego, konferencję Mateusza Morawieckiego, jak i polityków opozycji. Z tym transmitowaniem Konfederacji w TVN-ie to ja bym nie szalał. Tak, jeśli chodzi o Konfederację, to faktycznie, ale sama widziałam w kampanii wyborczej na żywo wystąpienie Przemysława Wiplera na jednym z ostatnich wieców. Oczywiście nie potrafię tego policzyć, ile minut, ale takie wystąpienie Przemysława Wiplera na żywo widziałam. Symboliczne, pani redaktor, symboliczna obecność. Rozumiem. Dobrze, to chciałam zapytać jeszcze o te aneksy umów i o taką zapowiedź, że jednak TVP powinna zmienić nazwę, że to musi być jakaś cezura, która no, odkreśla ten czas, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło telewizją. Senator Kamiński. Panie redaktor, ja bym chciał się teraz wypowiedzieć w tej dokładnie sprawie aneksów do umów, bo ja nie będę wchodził w debatę, która jest moim zdaniem, byłaby z naszej strony jakby pastwieniem się nad naszymi, znaczy naszym kolegą z Prawa i Sprawiedliwości, gdybyśmy weszli w debatę na temat, nazwijmy to, uczciwości telewizji publicznej od strony dziennikarskiej. Dlatego ja tę debatę zostawiam sobie, bo ona jakby moim zdaniem już w jakimś sensie rozstrzygnięta. Ale nie. Natomiast oprócz tego, że telewizja publiczna jest telewizją publiczną, że jest instytucją i tak dalej, jest również spółką prawa handlowego. I teraz ja radzę i zaręczam pani, że nowy rząd tak właśnie powinien spojrzeć na telewizję publiczną, na jej kondycję finansową, jako spółki. I należy zadać sobie pytanie, czy podpisywanie w warunkach bardzo złej kondycji finansowej spółki, złej, ponieważ ta spółka prosi Sejm Rzeczpospolitej o kolejne pieniądze, czy w tych warunkach podpisywanie takich umów jest uzasadnione ekonomicznie, czy nie jest działalnością na niekorzyść spółki. A działalność pani redaktor na niekorzyść spółki nie ma nic wspólnego z polityką, nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek obiektywizmami czy nieobiektywizmami, jest po prostu, wynika ściśle z prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczpospolitej. Tak więc zarówno kondycja telewizji publicznej ekonomiczna będzie warunkowała właściciela tej spółki od kolejnych działań, spojrzenie na jej kondycję ekonomiczną pozwoli odpowiedzieć właścicielowi, co tam się dzieje i także pozwoli ocenić. To znaczy senator Kamiński sugeruje, że nowy rząd wykorzysta paragraf statutu TVP, w którym mowa jest o tym, że walne zgromadzenie, które prawa wykonuje minister aktywów państwowych, ma prawo zawiesić zarząd TVP i wysłać audytora do spółki. Taki jest przepis w statucie. A czy pani uważa, że nowy rząd nie powinien, jeżeli jest właścicielem jakichś firm państwowych, a telewizja publiczna jest firmą państwową, to czy nowy rząd nie powinien się zainteresować kondycją finansową firmy, której jest właścicielem? Nie, no ja tego nie twierdzę. Mówię tylko o praktycznym sposobie, redaktor, jak tego dokonać. Nie uważam, żeby rząd TVP Polski to przewiduje. I pani redaktor, czy to będzie Donald Tusk, czy to będzie Jarosław Kaczyński, czy to będzie Hołownia, czy to będzie Kosiniak. Jeżeli w Polsce jakikolwiek premier będzie się chciał zajmować programową stroną telewizji, to ja będę przeciwko temu protestował. No to zobaczymy. Natomiast właśnie, jak to dopóki, wyglądać, pani redaktor, telewizja publiczna jest spółką, w której państwo polskie ma swoje udziały, czyli jest częścią naszego mienia państwowego, to ja nie tylko oczekuję, ale ja żądam od polskich władz, by się zainteresowały kondycją finansową. Zaraz panią oddam głos, ale pan poseł Porzucek, jedno słowo. Pewnie chciałbym aktywnie, bo w pańskim środowisku w trzeciej drodze jest pan poseł Gramatka, którego skądinąd bardzo lubię. Natomiast o ile pamiętam, to tuż przed wyborami, gdy było wiadomo, że PiS przejmie władzę, został zatrudniony w jednej ze spółek, bodajże w Tauronie, gdzie przez 2 miesiące zarobił 200 tysięcy i dostał 450 tysięcy złotych odprawy. Pańskim zdaniem to też było transparentne i właściwe, że zarząd tamtej spółki
podjął takie, czy właściwie no minister, rozumiem, kontrolował to, że tego typu decyzje zostały podjęte? Skoro pan o tym mówi, to znaczy, że ona była transparentna, bo inaczej by pan o tym nie wiedział, etyczna, to po pierwsze. Etyczna, tak? No najwyraźniej tak, skoro nie została zakwestionowana. No ja nie znam, przepraszam. Ja nie pytam się, czy była zgodna z prawem, tylko czy była etyczna. Że no człowiek za 2 miesiące dostał 200 tysięcy, bo rozumiem, no bo tak, ale tak jest. Tuż przed wyborami. Ale panie redaktorze, no ale przecież, znaczy panie posłanie, przepraszam, no niech pan mnie nie pyta teraz o sytuację, której ja nie znam. Nie, no to była znana sprawa. Ale no przepraszam bardzo, no ja jej nie słyszałem. Przysięgam panu, że nie słyszałem. Ja słyszałem sytuację, w której pan Igor Ostachowicz nigdy takich nieetycznych działań nie podejmie. Katarzyna Michalska. Po tygodniu przestał, bo się zrobiła wielka awantura za stanowisko dyrektorskie w Orlenie. Katarzyna Michalska. Takie były standardy w poprzednim rządzie. Wracam jeszcze do kwestii tych umów oraz zmiany nazwy TVP. Ale za chwilę na to odpowiem, tylko chciałam się odnieść do pana posła Porzucka, bo on powiedział, że w 2015 roku mieli przeciwko sobie 90% mediów i wygrali wybory. No to zobaczcie, jak się sytuacja zmieniła, bo w tej chwili mieliście TVP za sobą, która była waszą tubą propagandową. Mieliście spółki prawa handlowego, znaczy spółki Skarbu Państwa, a mimo to przegraliście wybory. Mieliśmy większość portali internetowych i stacji, którą oglądamy teraz. Natomiast mieliście także swoje media, które Orlen kupił. I nic wam to nie dało. Wiecie dlaczego? Bo was ludzie mieli po prostu już po kokardki. Dlatego wygraliśmy wybory, mieliśmy najlepsze poparcie. Natomiast telewizję publiczną, znaczy nie może być powrotu do takiej telewizji publicznej, jaką mamy teraz. I tam muszą po prostu wrócić do pracy dziennikarze, bo musi to być telewizja publiczna, czyli wszystkich obywateli. Jest kwestia moim zdaniem likwidacji abonamentu i o tym należy rozpocząć dyskusję, ale sądzę, że tutaj nie ma między nami. Ale bo pani redaktor, też pamiętajmy, że wszystkie rozwiązania, przepraszam, że znowu się wtrącam, ale jak sądzę, to nie będzie tutaj przez nikogo kwestionowane. Co do meritum jest tak, że każda zmiana dotycząca ustawowego charakteru funkcjonowania mediów publicznych w Polsce, no wymaga zgody pana prezydenta, prawda? Więc wszystko w tym obszarze, pytanie nas o jakiekolwiek zmiany fundamentalne, no musi zakładać ten element. No pan, dopóki rządzi ten prezydent, to jest jasne, że na pewne rzeczy znaczy, nie pozwoli. Ja wiem, tak, nazwa, ja wiem, że mówi się o zmianie nazwy, no bo niestety ta nazwa przez działania Prawa i Sprawiedliwości po prostu obrzydła. Natomiast uważam, że zmiana nazwy jest sprawą drugorzędną. Najważniejszą sprawą jest to, żeby tam rzeczywiście wrócili dziennikarze. Kwestii tych olbrzymich odpraw to jest obrzydliwy skok na kasę i po prostu zwykłe złodziejstwo. I to tutaj się z Michałem zgadzam, że trzeba będzie w to zajrzeć, dokładnie zobaczyć, jak to zostało zrobione. Jest też kwestia Rady Mediów Narodowych, bo Rada Mediów Narodowych, bo ona wskazuje przecież prezesa telewizji. W związku z tym ja uważam, że Rada Mediów Narodowych, biorąc też pod uwagę orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, jeśli dobrze pamiętam, tam już z 2016 roku. Moim zdaniem jest również do rozwiązania. Tak, ten wyrok nie został zrealizowany. W ogóle nie został zrealizowany. On mówi o nieprawidłowościach przy w ogóle powołaniu ciała, które nie jest w ogóle wpisane w konstytucję. Mamy Radę Radiofonii i to w zasadzie powinno wystarczyć. Także tutaj, dlaczego o tym mówię? Bo rozpatrując kwestie telewizji, trzeba również rozpatrzeć kwestie i Rady Mediów Narodowych, i jak również abonamentu. Paulina Matysiak, rzeczywiście było orzeczenie w 2016 roku stwierdzające, że Rada Mediów Narodowych jest ciałem niekonstytucyjnym, bo zabiera uprawnienia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Wyrok Trybunału nie został wykonany do dzisiaj. Paulina Matysiak. Tak, i tutaj ciągnąc ten wątek, no na pewno będzie należało porządkować tę sprawę. Oczywiście, tak jak poprzednicy mówili, mamy jeszcze sytuację, w której mamy pewnego hamulcowego w postaci pana prezydenta, bo ja też nie sądzę, że wszystkie te propozycje i rozwiązania, które przyniesie nowy rząd, zostaną zaakceptowane przez prezydenta Dudę i to trzeba też uwzględniać w tym takim czasowym harmonogramie wprowadzanych rozwiązań. Natomiast co do tych umów, czy raczej aneksów do tych umów osób pracujących w telewizji publicznej, no to oczywiście no to jest skandaliczne, bo skoro wcześniej takich
takich zapisów w umowach nie było i one pojawiają się dopiero teraz, kiedy wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość już nie będzie rządziło, zostało odsunięte od władzy, no to to jest nic innego jak po prostu pazerność, chciwości i próba po prostu napchania swoich kieszeni i swoich portfeli i temu na pewno będzie należało się przyjrzeć. Co zaś do zmiany nazwy, to ja osobiście jestem przeciwniczką. Znaczy, Telewizja Polska jest naszym dobrem narodowym, jest naszym dziedzictwem. Ja bym tutaj nie szła w zmianę nazwy, tylko w zmianę tego, jak ta telewizja funkcjonuje. Tu nie chodzi o zmianę nazwy, tu nie chodzi o zamykanie i powoływanie nowych podmiotów, tylko o to, żeby ta telewizja faktycznie realizowała swoją misję. A jak to wyglądało za rządów Prawa i Sprawiedliwości, no to sami widzieliśmy, bo oglądaliśmy czy wiadomości, czy programy, była już o tym mowa, jak na przykład wyglądała relacja chociażby z kampanii wyborczej, jak ona była mocno przechylona na korzyść jednej strony. Podobnie zresztą było w kampanii prezydenckiej, bo też są badania podmiotów pozarządowych, które te kwestie badały, w jaki sposób byli przedstawiani kandydaci zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze, jak byli przedstawiani w telewizji publicznej, jak byli w innych stacjach. No i tutaj zdecydowanie telewizja publiczna wypada na mocno na korzyść Andrzeja Dudy. A w jaki sposób był przedstawiony chociażby Rafał Trzaskowski, jeżeli chodzi o drugą turę? Ja naprawdę, panie pośle, polecam te badania, bo one są bardzo, bardzo ciekawe. Myśli pani, że Robert Biedroń miałby szansę wygrać z Andrzejem Dudą? I one jednoznacznie pokazują, jak wyglądało zachowanie zarówno TVP, które właśnie w taki bardzo pozytywny sposób przedstawiał Andrzeja Dudę. Z kolei TVN bardzo pozytywnie przedstawiał Rafała Trzaskowskiego. Najbardziej miarodajny i najbardziej wyważony i bez żadnych ukierunkowań był Polsat. I polecam zapoznać się z tymi badaniami, bo generalnie ta uwaga w sensie w ogóle nie odnosi ja się tutaj do tylko się chcę do tak zaprotestować przeciwko symetryzmowi, mimo że ja też jestem oskarżana o symetryzm. Ja przypomnę, że telewizja rządowa przedstawiała Donalda Tuska w czerwonej obwódce z takim krzyżykiem na środku, co, panie pośle, naprawdę to by już było groźne, bo to było działanie podprogowe i takich rzeczy się nie robi. No, można nienawidzieć polityka, ale w taki sposób, jak nie, no, był Tusk tam traktowany, wszyscy... to nie da się porównać z niczym. My wszyscy widzieliśmy, jak wyglądała i myślę, że można spokojnie użyć słowa nagonka w tym, jak wyglądała kampania wyborcza w wydaniu Telewizji Polskiej. Jeżeli chodzi o te badania, o których ja mówiłam, to zrealizował je Instytut Dyskursu i Dialogu. Panie senatorze, przepraszam, teraz Michał Wawer, Konfederacja. Jaką wersję tych zmian w mediach publicznych Konfederacja byłaby skłonna poprzeć? Czy tak się składa, że ja jestem radcą prawnym, także chciałem szczególnie Platformie Obywatelskiej przypomnieć, że mamy w kodeksie karnym taki piękny przepis jak artykuł 296, który pozwala menedżerów działających na szkodę spółki, również spółki państwowej, skazać na od 3 miesięcy do nawet 10 lat pozbawienia wolności za działanie na podobno szkodę spółki w zależności od wielkości. Podobno Daniel Obajtek się ubezpieczył od takiej możliwości. Ubezpieczył się od pobytu w więzieniu, ciężka sprawa. Także moim zdaniem to, czego Polacy oczekują od nowego rządu, to właśnie nie jest przyjmowanie związków partnerskich, tylko wprowadzenie prokuratora generalnego i jego prokuratorów do TVP, do innych spółek Skarbu Państwa, policzenie, ile pieniędzy PiS zmarnował, rozkradł, rozdrapał przez ostatnie lata i postawienie menedżerów z nadania PiSowskiego, którzy panu dopuścili, ale przypominam, że PiS... Pani poseł, przepraszam... PiS zabetonował prokuraturę krajową, przekazując tam bardzo dużo kompetencji i prokurator krajowy nie może być odwołany bez zgody prezydenta Dudy. Czy jako prawnik ma pan na to receptę? Bo mówi pan, że prokuratura ma działać. Ale jak ma działać, skoro Dariusz Barski wszystko zablokuje? Wszystko zablokuje prokurator krajowy, to co robi prokurator generalny? No, panie redaktor, no to dochodzimy nie, ja do obietnic. Mówię, że PiS zmienił ustawę pod koniec tej kadencji, betonując prokuraturę krajową. Dochodzimy do obietnic Platformy Obywatelskiej i również pozostałych partii, które w tej chwili negocjują koalicję. W konkretach Platformy były wskazane konkretne nazwiska, konkretni ludzie, którzy mają stanąć przed sądem, mają dostać akty oskarżenia. Także to pytanie nie jest do mnie. Pytanie to jest do Platformy. W jaki sposób chcą to zrealizować? Jeżeli w ogóle takie prace, będą, ja na przykład bardzo chętnie, jeżeli klub mnie tam wydeleguje, to się znajdę w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. I jeżeli tam staną kwestie właśnie prawne, w jaki sposób odkręcić ten bałagan prawny w wymiarze sprawiedliwości, który PiS wprowadził, to ja deklaruję pełną gotowość, żeby konstruktywnie uczestniczyć w rozwiązaniach, które doprowadzą do rozliczenia polityków PiSu. Dobrze, czy jakaś wersja, bo musimy
musimy zmierzać do końca, proszę państwa, tej naszej części, tej naszej dogrywki. Co Konfederacja poprze, jeśli chodzi o zmiany w mediach publicznych? To wszystko zależy, co będzie w konkretnej ustawie, czy ta ustawa będzie gwarantowała rzeczywiście odpolitycznienie mediów publicznych i poddanie ich jakiejś kontroli społecznej, a nie zmianę, tylko przełożenie wajchy, że do tej pory było TV PiS, a teraz będzie TVP. Każdą ustawę będziemy analizować merytorycznie, bez jakichś tutaj dogmatyzmu. Jedno zdanie, bo pan senator chciał, ale musimy już kończyć. Tak, znaczy to chcę powiedzieć, zgodzić się z tym, co powiedział pan poseł z Prawa i Sprawiedliwości, bo to, my powinniśmy o tym pamiętać. To jest prawda. W 15 roku PiS nie miał telewizji publicznej, a wygrał wybory. I to powinno być dla nas groźne memento. To znaczy nie możemy też fetyszyzować tego i mieć podejście takie, jak miał PiS do telewizji publicznej. W tym sensie, że my jak że tak powiem, złapiemy i jak zaczniemy uprawiać taką samą propagandę, tylko w drugą stronę, to będziemy wygrywać wybory. No to byłoby bardzo złe. My musimy pamiętać, że PiS wygrał wybory w 15 roku, nie mając telewizji publicznej. Ale nikt nie chce przejmować telewizji na tej zasadzie, jaką przejęło. I to jest pozytywne, że my się w tej sprawie zgadzamy. Bardzo dziękuję. My, żeby odwrócić to wszystko, co się stało w Polsce, także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości muszą dostać wiarygodne źródło informacji. Bardzo państwu dziękuję za dyskusję. Michał Wawer, Konfederacja, Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Paulina Matysiak, Partia Razem, Lewica. Dziękuję, dobrego Michał dnia. Kamiński, senator Unii dziękuję Europejskiej bardzo. Demokratów, Trzecia Droga, Dominika Wielowiejska. Bardzo dziękuję, że byli państwo z nami także w czasie dogrywki i mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. Bardzo państwu dziękuję.